Siedzę w kabinie Zetora Forterra HD150. Na pierwszy rzut oka duża przestronność, wygoda. Siedzenie jest duże, wygodne, amortyzowane, z podłokietnikami, które można regulować na wysokość. W lewym podłokietniku mamy dwa przyciski. Jeden przycisk to automatyczne ustawianie twardości fotela. Zaraz to wykonamy, trzeba tylko przekręcić zapłon i możemy sobie ustawić. Automatycznie do masy traktorzysty się to samo zrobi. Będziemy mieli optymalną wysokość. Drugi przycisk służy do włączania ogrzewania fotela. Niestety mamy lato, więc nie będziemy go używać. Dodatkowo siedzenie wyposażone jest w pełen zakres regulacji. Zarówno możemy wysuwać sobie siedzenie, możemy regulować lędźwia, możemy także regulować sobie zakres i poziom pływania tego fotela, co znacznie wpływa na przyjemność z jazdy w tym ciągniku. Dalej w tym ciągniku mamy po prawej stronie panel sterowania hydrauliką i podstawowymi funkcjami ciągnika. Oczywiście tablica rozdzielcza, na której znajdują się wszystkie podstawowe włączniki świateł i oczywiście wyświetlacz, na którym możemy wiele ciekawych rzeczy odczytać. Zaczynając od temperatury na zewnątrz, poprzez temperaturę płynu chłodniczego, napięcia na zaciskach akumulatora, możemy ustawić sobie i od razu obliczać pracę, którą wykonaliśmy naszym ciągnikiem, jakie jest jednostkowe zużycie paliwa, jakie jest zużycie paliwa na hektar i całkowite zużycie paliwa, ile kilometrów przejechaliśmy, ile kilometrów od początku oczywiście użytkowania ciągnika i ile kilometrów od ostatniego resetowania. Tych funkcji tu jest naprawdę bardzo, bardzo dużo. Wyświetlają się wszystkie na tym panelu, który mamy przed sobą. Może uruchomię ciągnik, bo jest ciepło. Ciągnik mamy uruchomiony, wszystko jest ok. Po lewej stronie w kabinie znajduje się dźwignia hamulca ręcznego. W związku z nowymi przepisami, które weszły w 2018 roku od stycznia, czyli tym słynnym Mother Regulation. Ciągnik ten w związku z tym, że ma dopuszczalną masę całkowitą 10 ton, jest wyposażony już w hamulec pneumatyczny. Tutaj jest dość ciekawe to zrobione w ten sposób, że tylna oś hamowana jest pneumatycznie, natomiast przednia oś nadal jest hamowana hydraulicznie. Oczywiście przednia oś, o której sobie powiemy, jak już z ciągnika wysiądę, jest regulowana elektrohydraulicznie i przyciski sterowania tą osią znajdują się tutaj z prawej strony panelu sterowania. Możemy ustawić sobie automatyczne poziomowanie, wtedy ciągnik cały czas utrzymuje ten sam poziom. Możemy zablokować oś w jakiejś pozycji, najczęściej stosuje się to podczas orki, oraz możemy płynnie regulować wysokość i w tej wybranej przez nas wysokości cały czas ciągnik użytkować. Dalej na tym panelu znajdziemy przycisk z aretacją, który służy do uruchamiania całego tego panelu. Tak, w tej sytuacji mamy go wyłączonego, możemy wszystko sobie włączać, nic nam nie będzie działało. Dopiero po zablokowaniu tego przycisku, włączeniu go, zaczyna nam cały ten pulpit żyć i pracować. Nie mamy żadnej maszyny zagregowanej, więc nie ma sensu. Cóż tutaj mamy? A więc EHR Bosch z Hitchtronic. Następnie te przyciski, których nie było wcześniej w ciągnikach tej serii, to są przyciski do preselekcji obrotów silnika. Można by to określić jako taki swoisty tempomat. Możemy sobie ustawić zakresy obrotów, na których dana czynność, na przykład związana z tylnym tuzem, będzie wykonywana. Można to wykorzystać tą funkcję na przykład do pracy z kosiarką albo z pługiem. Jedziemy, dojeżdżamy do końca naszego pola, na uwrociach skręcamy kierownicę, wówczas automatycznie obroty nam się zmienią na niższe i w momencie, kiedy wjedziemy w bruzdę,
obroty automatycznie po wyprostowaniu kół wejdą nam na wcześniej zaplanowane, na których dokonywaliśmy orki. Dzięki temu nie musimy co chwilę tego wszystkiego regulować. Jest tutaj naprawdę w tym czujniku bardzo dużo różnych funkcji, które możemy za pomocą tych wszystkich przycisków oraz tego panelu sterującego razem je wzajemnie ze sobą konfigurować i wykorzystywać do najróżniejszych prac. Dalej, cóż tutaj mamy jeszcze na tym panelu? Oczywiście to są dźwigienki do sterowania tylnymi wyjściami hydrauliki. Oprócz tych dźwigienek mamy tutaj jeszcze pokrętła, którymi możemy regulować na poszczególnych sekcjach czas przepływu oleju oraz wydatek. Kolejna rzecz to jest joystick, który tutaj mamy z przodu zamontowany. Jego również uruchamia się właśnie po włączeniu tego przycisku. Na tym joysticku mamy trzy przyciski. Możemy tutaj podłączyć na przykład przedni tuz albo ładowacz i zamiast skorzystać z tego dodatkowego panelu czy joysticka, który oferuje nam ładowacz, możemy z niego zrezygnować i sterować tym ładowaczem za pomocą tego właśnie joysticka. Na prawej stronie mamy przyciski do regulacji. Tutaj mamy przycisk do czasowej regulacji pracy wycieraczek. Jak to działa? Włączamy sobie ten przycisk, wycieraczka wykonuje jedno machnięcie, wyłączamy przycisk z powrotem, a więc robimy tak, za chwilę wyłączamy, i teraz czekamy, aż nam deszcz zapada szybę. Załóżmy, trwa to 3, 5, 7 sekund. No sprawdzamy, jak to wygląda. W momencie, kiedy uznamy, że tą szybę powinniśmy już wyczyścić, włączamy to jeszcze raz i układ jest zaprogramowany. Cały czas ta wycieraczka będzie nam się włączała właśnie na po takim okresie, jak sobie wcześniej zaprogramowaliśmy. W momencie, kiedy rezygnujemy, właśnie w tej chwili znowu pracowała, jeżeli rezygnujemy z tego, wyłączamy, ale system cały czas pamięta te ustawienia. Jeżeli chcemy, żeby już tych ustawień nie było, to po wyłączeniu silnika automatycznie jest to wszystko wyzerowane. Drugi przycisk to jest spryskiwacz przedniej szyby. Trzeci przycisk, włącznik wycieraczki przedniej szyby, jest też dwupoziomowy, wolne i drugi poziom szybkie obroty. Tylna wycieraczka, włącznik ogrzewania lusterek, włącznik ogrzewania tylnej szyby, no i oczywiście włącznik przednich, tylnych lamp roboczych, tych, które są umieszczone na kabinie ciągnika. Tutaj z tyłu jeszcze mamy włączniki przedniego, w tym wypadku przedniego wałka odbioru mocy. Tutaj mamy tylny wałek odbioru mocy, automatyka wałka odbioru mocy i włącznik wałka odbioru mocy na 1000 lub 540. Jeżeli chcemy obroty 540 eko, wówczas używamy tej dźwigienki, przekręcamy ją w ten sposób. Jeżeli chcemy 1000 eko, dźwigienka idzie na dół. W środkowej pozycji znowu wracamy do ustawienia 540 i 1000 i tutaj właśnie tym przyciskiem wybieramy sobie prędkość, którą potrzebujemy. Jeżeli przycisk jest wyłączony, mamy 540, jeżeli go włączymy, podświetla się na zielono i wówczas mamy 1000 obrotów na minutę. Dalsze przyciski tutaj to, tak jak mówiłem, włącznik blokady mostów napędowych i blokada tylnego mostu napędowego. To by było tyle, jeżeli chodzi o ten panel sterujący. Tu jeszcze dodatkowo może powiem, że jest ręczny gaz. I tutaj z boku panelu mamy jeszcze kilka różnego rodzaju złączy. Jest gniazdo zapalniczki, jest gniazdo trzypinowe, takie dodatkowe złączki dwie, które możemy wyprowadzić jakieś zasilanie na jakieś starszego rodzaju urządzenia zewnętrzne. Dodatkowe gniazdo, z którego możemy korzystać, typu zapalniczkowego. Oraz siedmiopinowe, odkręcane tutaj, siedmiopinowe złącze, też do agregacji z różnymi urządzeniami zewnętrznymi. Jeszcze jedno trzypinowe złącze jest jeszcze na zewnątrz z tyłu ciągnika. Tutaj oprócz panelu sterowania, czyli i tablicy rozdzielczej, mamy jeszcze przyciski włącznika lamp roboczych z tyłu, tych umieszczonych niżej, nie na dachu, a niżej. Przycisk włączania koguta. Po lewej stronie światło awaryjne, załączanie przednich świateł w masce tych bocznych roboczych.
załączanie światła przeciwmigielnego w przyczepie oraz włącznik świateł głównych, reflektorów głównych. I tutaj te reflektory działają w ten sposób, że włączamy sobie ten przycisk. W pierwszej pozycji mamy światła pozycyjne, w drugiej pozycji światła mijania i dźwigienką tutaj od kierunkowskazów zmieniamy na światła drogowe lub wracamy na światła mijania. Oczywiście jest tutaj błysk świateł, no i oczywiście sygnał dźwiękowy. Jeszcze jeden przycisk tutaj jest zmieniający światła mijania z tych, które są umieszczone w masce ciągnika, na których najczęściej jeździmy, na światła mijania, które są umieszczone tutaj z przodu ciągnika, mniej więcej w połowie kabiny. Stosuje się je wtedy, kiedy przednie światła są zasłonięte przez na przykład pług śnieżny czy inną maszynę, która podczas transportu zasłania nam światła główne. No i to byłoby chyba tyle, jeżeli chodzi tak ogólnie o ten ciągnik. Dodatkowo jeszcze nie wymieniłem, znajduje się tutaj siedzenie pasażera. Obydwa siedzenia są oczywiście wyposażone w pasy bezpieczeństwa. My tutaj będziemy jeździć sobie po terenie niedopuszczonym do ruchu, więc nie ma problemu tego na razie zapinać. Dźwignia zmiany biegów jest zmieniona w porównaniu do poprzednich modeli. Jest krótka, joystickowa, z takim dodatkowym schowkiem. I tu jeszcze możemy trzymać albo gaśnicę, a jeżeli gaśnicę przeniesiemy do tyłu, do skrzynki narzędziowej, która jest za fotelem, możemy tutaj na przykład butelkę z wodą sobie wsadzić i mieć zawsze pod ręką. Dalej, co tu jeszcze ciekawego? Oczywiście kierownica jest regulowana zarówno na wysokość, jak i możemy ją sobie, tak, wysokość tutaj i ustawiamy sobie również kąt. Myślę, że to będzie dla mnie takie optymalne ustawienie. No, jest wygodnie, jest dobrze. Po lewej stronie kierownicy znajduje się jeszcze jedna dźwigienka, jest to dźwigienka rewersu. Rewers elektrohydrauliczny, działający do 15 km na godzinę. No to cóż, możemy ruszyć. Spuszczamy ręczny hamulec. Włączamy bieg. Tutaj mamy jeszcze na dźwigience trzy przyciski. Nie powiedziałem o tym. Z przodu ręczne sprzęgło. Nie wykorzystujemy sprzęgła nożnego do normalnej eksploatacji ciągnika. To sprzęgło służy tylko i wyłącznie do manewrowania ciągnikiem gdzieś w jakichś miejscach, gdzie mamy niską prędkość. No i oczywiście do agregacji z maszynami. I z boku tutaj na dźwigni również znajdują się dwa przyciski do zmiany półbiegów pod obciążeniem. Na każdym mamy trzy. No więc jedziemy. Nie robimy nic więcej, włączamy tylko tą dźwigienkę do przodu, dodajemy lekko gazu i ciągnik nam rusza.